Koronarografia. Opis badania. Koronarografia. Opis badania. Koronarografia obok obrazu tętnic wiertkowych pozwala ocenić funkcji zastawek serca, zdolności do tepoczenia krwi i ciśnienie panujące w komorach serca. Shutterstock. Koronarografia to rodzaj badania obrazowego tętnic wiertkowych. Bardzo często zlecane jest u pacjentów z podejrzeniem choroby niedokrwiennej serca. Reklama. Dopcz do nas na Facebooku. Cewnikowanie, koronarografia, serca jest inwazyjnym badaniem, które polega na wprowadzeniu jednego lub więcej cewników do serca i otaczających naczyń. Przez cewnik wstrzykiwany jest specjalny, widoczny w promieniach rentgena, barwnik tak zwany. Kontrast, który umokreskaliwia wykonanie szczegółowych ZDJ naczyń krwiononych zaopatrujących serce. Cewnikowanie serca jest CZ100 przeprowadzane w celu oceny naczyń wiertkowych, doprowadzających krew do mięśnia serca. Badanie dostarcza równie kreska informacji o wyglądzie i funkcji zastawek serca, zdolności do tepoczenia krwi i ciśnieniach panujących w komorach serca. Koronarografia jest przeprowadzana w warunkach szpitalnych, w wyspecjalizowanym gabinecie podobnym pod wieloma WZGL-dami do sali operacyjnej. Przed rozpoczęciem badania pacjent dostaje kroplówkę. Na klatk piersiow przyklejane SZAG bada się elektrody EEG, aby ocenia CZ100 i rytm serca podczas badania. Za bokreskaony zostanie równie kreska mankiet do mierzenia ciśnienia, tak by ciśnienie było mierzone co pewien czas. Chociaż kreska pacjent nie jest usypiany do zabiegu, podaje się leki uspokajające, aby ułatwić odprekreskanie podczas zabiegu. Następnie pacjent jest ugbadany na plecach i ogbadany sterylnymi serwetami. Podczas zabiegu powinien lekreska e jak najbardziej nieruchomo, jak to tylko mokreskaliwe. Cewnik stosowany w tym zabiegu jest wprowadzany zwykle w okolicy pachwiny, ale mokreska e by wprowadzony te kreska z przedramienia. Przed wprowadzeniem cewnika lekarz znieczula miejsce włóka bucia miejscowym, rodkiem znieczulającym. Podczas podawania tego rodka pacjent mokreska e odczuwa pieczenie. Kiedy cewnik jest w kreska ile wprowadza się przez jego wiadboprowadnic metalowy drut, po którym następnie wprowadzana jest przez kreska YB do prawej komory serca plastikowa rurka. W tym momencie podpczane jest urządzenia pomiarowe do cewnika i dokonywane pomiary ciśnienia WTRZ serca. Następnie podawany jest przez cewnik specjalny, widzialny na ZDJ-ciu rentgenowskim, barwnik kontrast. Podczas podawania kontrastu niektórzy pacjenci mają uczucie gorca. Po podaniu kontrastu wykonywane ZDJ-cia rentgenowskie serca i otaczających naczyń. Pacjent mokreska e by poproszony o głębokie oddychanie lub kazbanie przy wykonywaniu niektórych ZDJ. Całe badanie trwa kilkadziesiąt minut. Po zakończeniu badania usuwany jest cewnik i w miejsce włóka bucia, pachwina lub przedrami, zagbadany jest opatrunek uciskowy na około. Następnie pacjent jest transportowany od specjalnego pokoju obserwacyjnego lub na swoje bukreska koszpitalne. Je kreska i cewnik by wprowadzany przez pachwin, pacjent powinien pozostać w pozycji le kreska C przez 2 do 6 godzin.
Nie wolno zginał kreska lpej do badania kotczyny. W tym czasie pielgniarka BDCZ to sprawdza bacinienie krwi, tętno i miejsce wprowadzenia cewnika. Leki przeciwbólowe będą stosowane w razie potrzeby, ale pewien dyskomfort będzie odczuwany w okolicy pocewniku. Pocztkowo po badaniu pacjent otrzymuje tylko pebyny do picia. Dieta będzie wzbogacana o dodatkowe elementy w ciągu kilku godzin. Zwykle po badaniu pacjenci pozostaj w szpitalu do następnego dnia i jest wypisywani do domu, ale czasami mogby wypisani tego samego dnia wieczorem po kilku godzinach obserwacji.